Drodzy Państwo, ten zaproponowany, czy też zgodnie z życzeniem Państwa, tutaj naszych przyjaciół z Fronty, sformułowany temat, rzeczywiście jest jednym takich z bardziej aktualnych zagadnień, które warto sobie tak wspólnie podjąć. Jeżeli wolno mi zaproponować, to poproszę o kilkadziesiąt minut, żeby naszkicować takie główne linie naszego spotkania, a później chcielibyśmy razem dyskutować, bo nie mogę odjechać z Częstochowy, żeby nie posłuchać, co Państwo myślicie, czy posłuchać Waszych doświadczeń, przemyśleń, Waszej wiedzy zaczerpnąć, żeby też odjechać ubogaconym, bo mam taką tezę, że jak człowiek raz narodził się istotą myślącą, a więc ma początek swojej przygody myślenia i poznania, to już pozostaje taką istotą na wieki. I dlatego też właśnie ta przygoda poznania to jest naszym permanentnym, wspaniałym, fascynującym doświadczeniem. I dzisiaj ten wielki temat kultury. I to właśnie w takim zestawieniu, że rzeczywiście ta teza jest bardzo ambitna, żeby ukazać szczytowość kultury katolickiej i odnieść przynajmniej w kilku kadrach do innych kultur. Drodzy Państwo, tak myślę, że tak gdyby chcieć najkrócej ten temat ująć, to zapewne da się ująć w kilku słowach. Miarą kultury jest człowiek, zaś miarą człowieka jest Bóg. Co to oznacza? To oznacza, że kultura ludzka rozstrzyga się w tych dwóch największych aspektach, czyli w aspekcie bytowości Boga, choć nie Bóg jest pierwszym architektem kultury, ponieważ Pan Bóg jest architektem, kreatorem. On dokonuje dzieła ex nihilo. Natomiast człowiek dokonuje dzieła z dzieł Bożych, które zastaje i sam będąc takim. Więc właśnie dlatego też, drodzy Państwo, wielkość kultury rozstrzyga się na poznaniu, głoszeniu wierności względem Boga właśnie jako kreatora, jako redemptora całego kosmosu, tego, który powołał wszelki byt do istnienia i ten, który otworzył każdej bytowości jej szczytową doskonałość. Ponieważ bycie odkupionym to jest przeżycie i doświadczenie szczytowe doskonałości, które w całej pełni dokona się dopiero w tym eschatonie, czyli w tej krainie naszego wiecznego bytowania, istnienia, przebywania, czyli w bytowości Królestwa Niebieskiego. I teraz zauważmy, drodzy Państwo, że rzeczywiście kultura katolicka dlatego jest szczytowym osiągnięciem człowieka, ponieważ kultura katolicka dysponuje najpierw najdoskonalszym poznaniem Boga, do którego zdolny jest nasz ludzki rozum. Z jednej strony, tak jak już sobie nadmieniliśmy we mszy świętej, z jednej strony
bazujący na swoich mocach poznawczych, czyli człowiek posiadając rozum, bo to jest nasz ludzki rozum. I tenże ludzki rozum, właśnie on wtedy poznaje w pełni, gdy dodatkowo, tak jak cała nasza bytowość stworzona, jest ubogacony łaską. Bo proszę zauważyć, to co nas w tym wymiarze odróżnia od Boga, to jest właśnie fakt, że Bóg istnieje w swojej absolutnej, wiekuistej naturze. I dlatego nie potrzebuje żadnej łaski do tego, żeby być bytem absolutnie doskonałym. Natomiast każda istota stworzona, a duchowa i rozumna, a do takich właśnie przynależą aniołowie i ludzie, i wszystkie duchy i moce, które służą Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu w bezpośredniej bliskości, czyli w oglądzie Boga, wszystkie te istoty potrzebują do swojej natury łaski, czyli dodatkowego daru, żeby móc istnieć jako istota duchowa, a także i cielesna w sposób doskonały. I tutaj proszę zauważyć, że dzięki objawieniu się naszego Boga w Jezusie Chrystusie znaleźliśmy przystęp do poznania Boga najdoskonalszy. Czyli jako katolicy dysponujemy najcudowniejszym poznaniem absolutu. I jeżeli dysponuje człowiek w swojej sferze poznawczej, czyli w swoim rozumie, najdoskonalszym Bogiem, to wtedy proszę zauważyć, co się dzieje z takim rozumem, w sferze jego myśli, że całe myślenie tego człowieka kształtowane jest tym najdoskonalszym pojęciem jego intelektu, czyli pojęciem Boga. A to oznacza, proszę zauważyć, że myślenie człowieka stanowi tę fundamentalną rację każdego ludzkiego słowa, czyli tej bytowości języka, którą mamy do dyspozycji. A wiemy doskonale, drodzy Państwo, że nasz język jest etapem przygotowującym nas do ucieleśnienia naszego myślenia w postaci konkretnego, materialnego dzieła. W związku z tym można powiedzieć tak. Powiedz mi, jakie jest Twoje myślenie, a ja Ci powiem, jak doskonałym jest Twoje dzieło. Czyli proszę zobaczyć, ponieważ myślenie katolickie jest uformowane tym najdoskonalszym pojęciem Boga, to znaczy, powinno być uformowane. Czyli człowiek, jeżeli jest konsekwentnie katolikiem, to każdą swoją myśl, każde swoje słowo i każde swoje dzieło powinien uformować tym pojęciem Boga, które uzyskaliśmy dzięki wcieleniu Syna Bożego, czyli dzięki Jezusowi Chrystusowi. I dlatego też proszę zauważyć, jakie są tego konsekwencje.
Co jest bardzo ciekawe, na przykład dla badaczy języka, że najbardziej rozwiniętym językiem jest język cywilizacji atlantyckiej, ukonstytuowanej wielką tradycją wcielonego Logosu. Dlaczego? Bo przecież wcielony Logos to nikt inny jak wiekuiste Słowo Boga Ojca. Czyli to, tę tak jakby najcudniejszą myśl, najcudniejsze słowo, które Bóg Ojciec wypowiedział, odnajdujemy i napotykamy w Chrystusie. I dlatego też proszę zobaczyć, najdoskonalszym językiem, jaki ukształtował się na przestrzeni dziejów, czyli potrafiącym najdoskonalej wyrazić rzeczywistość widzialną i niewidzialną, jest język Europy, język właśnie kultury grecko-rzymsko-chrześcijańskiej. A więc zauważmy, że tak jak język tej kultury jest najdoskonalej wykształcony, tak też i możemy powiedzieć, że nieprzypadkowo ojczyzną nauki w tym najszczytniejszym tego słowa znaczeniu, czyli w sensie najdoskonalszego dzieła w nauce, a jakim dziełem jest to najdoskonalsze dzieło w nauce całej ludzkości? To dzieło ma piękne imię. Uniwersytet. Proszę zauważyć, że tak jak chrześcijaństwo katolickie doszło do poznania najcudniejszego słowa Boga Ojca, czyli wcielonego Logosu, i ukształtowało na tym słowie swój język, ale później także całą sferę teoretyczną, czyli to, co nazywamy naukową, nauka Europy została w swojej istocie przeniknięta Logosem wcielonym. I ta właśnie postać nauki doprowadziła do powstania najwspanialszego naukowego dzieła wszechczasów, które nazywamy uniwersytetem. A kto jest architektem uniwersytetu? Chrześcijaństwo katolickie. Więc zauważmy, kochani Państwo, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wielki dział kultury, którym jest nauka, to najcudniejsze dzieło powstało w basenie kultury katolickiej. I to jest fakt historyczny. Ale za tym faktem historycznym, jak zauważamy, ukryta jest nieskończona głębia prawdy. Czyli prawda objawiona, to znaczy najwyższa, bo boska. Tak jak nam nasi przyjaciele, studenci wyśpiewali podczas mszy świętej, bez początku i bez kresu. Więc zauważmy, kochani, że to było dla starożytnej nauki grecko-rzymskiej czymś po prostu tak niedoścignionym, że rzeczywiście przy pytaniu o to, czy nawet w tych światach wiecznych, do których Rzymianie i Grecy dobrnęli także na swój sposób, ale czy w wieczności będę mógł widzieć Boga,
Niestety nawet takie wielkie kultury jak grecka i rzymska dały negatywną odpowiedź. A pozytywna odpowiedź padła wyłącznie i w sposób najbardziej systematyczny w basenie kultury naukowej katolickiej. I dlatego też właśnie tutaj przeżywamy z pozycji katolicyzmu i tylko z pomocą treści prawdy głoszonych przez Kościół Chrystusowy, ludzki rozum na przestrzeni wszystkich epok i wszystkich generacji i wszystkich narodów i całego okręgu ziemskiego. Tylko, drodzy Państwo, tak jak zauważamy, z pozycji wiary katolickiej możemy sięgnąć po szczyty myślenia naukowego w sensie i systematycznym, i szczegółowym. Bo jeżeli uświadomimy sobie ten ostatni wymiar, to proszę zauważyć, że dla najwybitniejszych przedstawicieli nauk szczegółowych, czy też medycznych, ostatnich kilku wieków, inspiracje płynące z wiary katolickiej i z całego tego dziedzictwa, treści tej wiary, to ci najwspanialsi badacze kosmosu, jak sami zresztą twierdzą, uzyskali najcenniejsze inspiracje. Czy to jest Kepler, czy Kopernik, czy Galileusz, czy inni, czy aż po współczesnych Karl Friedrich von Weizsäcker, czy cała gama innych wielkich badaczy kosmosu w dziedzinie nauk szczegółowych. Jeżeli są rzetelni do końca, to wyznają, że tylko z pozycji interpretacji katolickiej kosmosu można uzyskać najrzetelniejsze, najtrafniejsze właśnie syntezy istnienia kosmosu w aspekcie fizyko-chemiczno-biologicznym. I dlatego też właśnie tutaj zauważamy, drodzy Państwo, że w aspekcie nauki nie ma innej kultury od początków istnienia ludzkości, która by prześcignęła, która byłaby autorem nauki, autorem uniwersytetu, czyli autorem takiego poziomu myślenia, czy nauki jako dziedziny kultury, która byłaby w stanie universitas, czyli różnorodność, prowadzić do jednej wielkiej syntezy i harmonii, którą dzisiejszy fragment psalmu nazwał jako wielki hymn na cześć Pana. A zatem widzimy w aspekcie nauki, że rzeczywiście chrześcijaństwo katolickie obdarowało całą ludzkość swoim najcenniejszym skarbem, czyli zawierzyło ludzkości uniwersytet. I dlatego możemy sobie dzisiaj powiedzieć, a później jeszcze w dyskusji zapewne to wyjdzie, że właściwie los uniwersytetu współczesnego, a tym samym los nauki, nie rozstrzygnie się na samym uniwersytecie jako uniwersytecie. Nie rozstrzygnie się wewnątrz nauki jako nauki, lecz los nauki i uniwersytetu rozstrzygnie się w relacji
przedstawicieli świata nauki do po katolicku zinterpretowanego chrześcijaństwa. Jeśli ta relacja będzie pozytywna, to postęp w rozwoju nauk będzie czymś oczywistym. Jeżeli ta relacja będzie negatywna, to będziemy przeżywać, tak jak w minionych epokach i stuleciach, regres, cofanie się, niedorozwój właśnie tego obszaru kulturowego. Drugim bardzo wielkim działem kultury jest sztuka. Nie tylko sztuka w sensie tych sztuk wspaniałych, artystycznych, tak zwanych, lecz także sztuk praktycznych, jak polityka, ekonomia i tego wszystkiego, co człowiek dokonuje. To właśnie starożytni Grecy i Rzymianie pod tym pojęciem sztuki pojęli tę praktyczną działalność człowieka. I tutaj znowu proszę zauważyć, jaki geniusz tkwi u podstaw dzieł w muzyce, na przykład muzyka gregoriańska. To jest po prostu jakimś szczytowym wymiarem czy poziomem rozwoju muzyki. Można powiedzieć, drodzy Państwo, że tak jak w nauce nikt nie dokona większego dzieła ponad Kościół rzymskokatolicki, darując ludzkości uniwersytet, tak też ten geniusz piękna wyrażony w muzyce gregoriańskiej, gdzie oczywiście wybrzmiewają tony muzyki egipskiej, czy żydowskiej, czy rzymskiej, czy greckiej, ale nikt z Egipcjan, Hebrajczyków, czy Izraelitów, czy Greków, czy Rzymian, nikt nie dokonał takiego dzieła w muzyce, które się tak pięknie nazywa muzyką gregoriańską. Jest to szczyt harmonii muzycznej, szczyt klarowności dzieła muzycznego. I to tak wielki, że po prostu niedościgniony. I mnie się wydaje, że zauważyć, że te wielkie kompozycje, czy Bacha, czy Mozarta, które czasami z pozycji katolicyzmu czy protestantyzmu były tworzone, ale de facto sięgnęto po rozstrzygnięcia w muzyce tej tonalnej, które swoją szczytową formę osiągnęły w muzyce gregoriańskiej. A proszę zauważyć, co jest najcenniejszego w muzyce gregoriańskiej. Jest to muzyka zobowiązana wobec logosu wcielonego. Nie mamy innej postaci, innego gatunku muzycznego, który byłby tak systematycznie, konsekwentnie i tak genialnie oparty na logosie wcielonym, czyli na Jezusie z Nazaretu, jak czyni to właśnie muzyka gregoriańska. Albo proszę zobaczyć malarstwo czy rzeźba. Rzeczywiście, że wydobyć ten geniusz ogólności i niepowtarzalności bytu, na przykład w rzeźbie czy obrazie malarskim, choćby w przypadku, przywołując tutaj Michała Anioła, proszę zobaczyć, że w samym centrum Kaplicy Sykstyńskiej stoi logos wcielony.
Czyli co Michał Anioł chciał powiedzieć nam, katolikom i całej ludzkości? Że tylko wtedy sztuka malarska osiągnie swoje apogeum, jeżeli będzie nabudowana i wyrośnie z tej cudnej gleby ducha i łaski w postaci właśnie tej najcudniejszej, objawionej Jezusa Chrystusa. I dlatego też proszę zobaczyć, że my możemy badać i malarstwo, i rzeźbę, choćby grecką. I proszę zobaczyć, co jest w rzeźbie greckiej już na pierwszy rzut oka bardzo widoczne. Że rzeźba grecka przecież też wielka kultura, bez wątpienia, ale nie największa. Dlaczego? Bo jeżeli porównamy rzeźbę właśnie grecką, to rzeźba grecka wydobywa z materiału, którym się posługuje, to, co ogólne. A jeżeli rzeźbę grecką zestawimy właśnie z rzeźbą katolicką, to proszę zauważyć, co jest typowe, czy malarstwo katolickie i malarstwo greckie. Że Grecy, Rzymianie wydobywają gatunek i wyrażają z pomocą farby czy dłuta gatunek. Dlaczego? Bo przekonanie u nich jest następujące, że pierwotnie czy w ostatecznym rozrachunku bytowość istnieje, na przykład nieśmiertelna dusza ludzka u Sokratesa czy Platona, ale li tylko w postaci gatunku. Nie w postaci tej oto niepowtarzalnej jednostkowości. I dlatego proszę zobaczyć, że znowu szczytowy geniusz artyzmu dostarczyła całej ludzkości sztuka inspirowana katolickim chrześcijaństwem. I dlatego nie dziwię się, że kultury buddyjskie, czy hinduskie, czy żydowskie, czy rzymskie, czy greckie, czy egipskie pielgrzymują do Kaplicy Sykstyńskiej, czy do innych miejsc, tam, gdzie tworzyli nasi poprzednicy, katolicy minionych pokoleń, żeby podziwiać ten artyzm. A przejdźmy teraz do prozy sztuki. I do tego działu zaliczyłbym ekonomię, czy właśnie politykę. To proszę zauważyć, że znowu, kto wypracował najdoskonalszą postać ekonomii? Najdoskonalsza postać ekonomii, kochani Państwo, powstała w basenie myślenia chrześcijaństwa katolickiego. Z prostych racji. Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy sobie, że skoro katolicki intelekt został ubogacony prawdą absolutną i koegzystuje. Proszę zauważyć, że co to znaczy, że my prowadzimy życie łaski? To znaczy, że ten geniusz wszystkich geniuszy, Bóg Przenajświętszy, on współistnieje w nas. Dlatego troska człowieka katolickiego o współistnienie Boga w nas jest troską fundamentalną. Bo jeżeli Stwórca Boski istnieje w naszym intelekcie i w naszej wolnej woli, i w naszej pamięci, i w naszym ciele, które czyni sobie świątynią dla siebie,
to wtedy taka bytowość jest zdolna do najdoskonalszych dzieł. I dlatego też proszę zobaczyć, jeżeli dotykamy prozy naszego tworzenia, czyli ekonomii, polityki, dlaczego katolickie chrześcijaństwo jest szczytową postacią w myśleniu i w działaniu ekonomicznym? Dlatego, drodzy Państwo, że skoro poznaliśmy prawdziwego Boga, to znaczy odkryliśmy, że On jest osobą. A skoro my, ludzie, twórcy, jesteśmy obrazem i podobieństwem Boga, to znaczy, że jesteśmy osobą. A proszę zauważyć, żadna inna religia, żadna inna kultura nie dotarła do takiej prawdy. Czyli ekonomie zbudowane na przykład na kulturze Egipcjan, czy Rzymian, czy nawet Greków, genialnych Greków, nie docierają do tej podmiotowości kultury, którą nazywamy tak pięknie ludzką osobą. A co więcej, jeżeli nie odczyta się bytu człowieka w sensie persona humana, to proszę zauważyć, znowu ludzkość nie potrafiła dotrzeć do takiej zasady, którą nazywamy pomocniczością, a która jest wpisana w konstytucyjny porządek ekonomii polskiej, która jest wpisana w ten traktatowy porządek Unii Europejskiej i którą każda cywilizowana ekonomia, jak choćby japońska czy amerykańska, doskonale wie, że jeżeli nie będziemy respektować tej katolickiej zasady nazwaną pomocniczością czy subsydiarnością, to podmiotowość człowieka w działaniu ekonomicznym nie będzie efektywna. Czyli proszę zobaczyć, znowu tutaj Kościół rzymskokatolicki w nauczaniu społecznym, w swoim geniuszu przyjaźni z Bogiem, dostarczył ogólnoludzkiej ekonomii jednego z najbardziej życiodajnych pryncypiów, czyli zasady pomocniczości. A następnie, drodzy Państwo, proszę zauważyć, że wprawdzie judaizm inspirował swoich wiernych do tego, żeby zasadę solidarności praktykować, ale proszę zauważyć, w jakim nurcie myślenia została wyartykułowana zasada solidarności. Jak wiemy doskonale, ta zasada ma swoje pochodzenie katolickie. I jeśli chodzi o tę zasadę, to ojczyzna nasza, polska, katolicka, jest tą kolebką zasady wielkiej ekonomii, najbardziej godnej człowieka, nazwanej zasadą solidarności, którą nasz rodak Jan Paweł II wyartykułował. A następnie, jeżeli tworzymy państwo, tworzymy ekonomię, to proszę zauważyć, że wprawdzie Grecy i Rzymianie dysponują zasadą bonum commune, czyli zasadą dobra wspólnego, ale tutaj zauważamy istotną różnicę, którą chrześcijaństwo katolickie wprowadziło do pojęcia bonum commune, czyli dobro wspólne, które przyjęliśmy rzeczywiście z tego dziedzictwa kultury atlantyckiej, a więc grecko-rzymskiej. Co to oznacza, drodzy Państwo, że zasada dobra wspólnego, że samym sercem tej zasady jest dobro osób. Już Cyceron był świadom tego, że jeżeli budujemy państwo, to najważniejszym jest,
żeby dobro ludzi było wyartykułowane i dobro bogów rzymskich. Ale wiemy doskonale, że kultura rzymska wprawdzie ma swój geniusz, ale ma swoje istotne deficyty. Dlatego cesarstwo rzymskie nie było w stanie utworzyć najdoskonalszej wspólnoty politycznej czy najdoskonalszej wspólnoty ekonomicznej. I tutaj znowu zauważamy, że do zasady dobra wspólnego chrześcijaństwo katolickie wprowadziło bardzo istotne wymiary, korekty, udoskonalenia. Na czym polegające? Że jeżeli tworzymy ekonomię i tworzymy państwo i do jednego i do drugiego mamy prawo. Dlaczego? Bo oikonomos, czyli ta troska o ten ład domu, jest czymś, co charakteryzuje istotę rozumną i wolną. Że jeżeli myślimy, jeżeli jesteśmy istotami zdolnymi do miłości, to chcemy budować ład w domu rodzinnym i państwowym właśnie na gruncie takich pryncypiów, które nas tak jakby z konieczności prowadziły do cywilizowanej postaci. I tak też, kochani Państwo, katolickie chrześcijaństwo, które nam dostarczyło pojęcia osobowego Boga i osobowego człowieka, ukazuje nam w pojęciu dobra wspólnego, że w tworzeniu ekonomii państwa bardzo istotnym jest dobro człowieka. Każdego człowieka. Bez żadnego wyjątku. Czyli co to oznacza? Proszę zobaczyć, jeżeli pokrótce i proszę mi pozwolić jeszcze na kilka minut, bo ten czas no tak szybko leci, że myślałem, że coś więcej Państwu powiem, a ja jestem na samym początku. Mylasz. Więc to mnie, Panie Władku, troszeczkę pociesza, ale nie za bardzo, bo chciałbym dotrzeć dalej. Ale być może, że nasze istnienie na świecie to jest takim istnieniem w początku, więc to jedyne może mnie pocieszyć. Więc proszę zauważyć, drodzy Państwo, że co to znaczy, że tworzę z pozycji chrześcijaństwa katolickiego? To znaczy, że w każdym akcie tworzenia, będąc zjednoczonym ze Stwórcą, który w nas mieszka, uczestniczę w dziele współstwarzania świata. Czyli katolicki chrześcijanin ani jednego aktu swojego istnienia, począwszy od myślenia, języka i czynu, nie odrywa od koegzystencji i współtworzenia z boskim Stwórcą. Czyli proszę zobaczyć, jeżeli tak, to znaczy, że jeżeli tworzę jako człowiek, to zawsze myślę o dobru człowieka i to nie tak, że tylko o swoim dobru. Nie tak, że tylko o dobru swojej rodziny. Nie tak o dobru swojego miasta. Nie tak, że o dobru partii, którą reprezentuję. Te myślenia, te typy myślenia są istotowo błędne. Dlaczego? Z prostej racji, że Bóg Stwórca, stwarzając, drodzy Państwo, jedno ziarenko piasku albo jeden atom wody, on myśli o całym stworzeniu rozumnym,
zwierzęcym, wegetatywnym, czyli Bóg Stwórca myśli o wszystkim, nawet wtedy, kiedy powołuje z nicości tylko jeden byt. A co to znaczy dla naszego myślenia o dobru człowieka? A to oznacza, że jeżeli działam, to działam ze względu na dobro wszystkich i każdego, z Bogiem Najwyższym na czele. I teraz proszę zobaczyć, dopiero wtedy pasja tworzenia, przygoda tworzenia, poświęcenie dla twórczości, dopiero wtedy jestem zdolny jako człowiek do tego, że przecież każdym gestem i tam, gdzie dzisiaj nawet była specjalna modlitwa za te siostry i tych braci, którzy zmagają się z entropią w tej pięknej, Bożej przestrzeni. I chcą właśnie to zjawisko, czy fakt entropii, kształtować. I to jest piękna modlitwa. I o to chodzi, że kochani, że gdziekolwiek byśmy nie byli, nawet to usunięcie tego pyłku, który nie jest w tym miejscu, bo jego miejsce jest inne. A my wiemy, że to, co charakteryzuje każdą bytowość, to jest między innymi wymiar przestrzenny. Że każdy byt ma, jeżeli zaistniał, to ma prawo do istnienia, ale niekoniecznie w tej przestrzeni. Tylko do każdego bytu czymś charakterystycznym jest jego, jemu właściwa przestrzeń. A że nie trzeba się martwić, drogi księże Grzegorzu i drodzy państwo, którzy tak pieczołowicie troszczycie się o miejsce święte, bo Chrystusa Eucharystycznego, proszę się nie martwić. Dla każdej bytowości w przestrzeni tego wszechświata, a później w wieczności, jest wystarczająco dużo przestrzeni. Drodzy państwo, czyli proszę zauważyć, jaki cud jest w zasadzie dobra wspólnego, ale pojętego z pozycji chrześcijaństwa katolickiego. Już nie mówiąc o tym, że w tym tworzeniu najdoskonalszym my cokolwiek czynimy, czynimy w ostatecznym rozrachunku ze względu na najwyższe dobro. Ponieważ każdym aktem w sensie moralnym pragniemy, żeby był dobry i miał jakość dobra, czyli każdym czynem jako dobrym chcemy zasłużyć na spotkanie z dobrem wiekuistym. I dlatego, kochani państwo, pytania o ekonomię narodu, społeczeństwa, pytanie o państwo nie są pytaniami przypadkowymi. Nie są pytaniami niepotrzebnymi. My z tych bytowości, jak ekonomia czy państwo, w żadnym wypadku nie możemy zrezygnować. Dlatego, że wtedy zamykamy sobie, po pierwsze, znaczną przestrzeń dla naszej kultury tworzenia. A to może się okazać bardzo negatywne dla naszej kultury bytu jako takiego, czyli dla naszego istnienia, które mając wymiar cielesności, zasługuje na to, żeby wypracować sobie w rzetelny, uporządkowany, sprawiedliwy sposób i także w przestrzeni ładu i porządku, którą nazywamy państwem, godną kromkę chleba. Zadbanie o ciało to jest także znowu, proszę zauważyć, wielkie osiągnięcie
cywilizacji chrześcijaństwa katolickiego. Tylko z pozycji Ewangelii Jezusa, który poinformował nas o tym, że ciało jest także zaproszone do wieczności, co jest dla żadnej innej kultury nieosiągalne. W związku z tym widzimy, kochani Państwo, że znowu w stosunku chrześcijaństwa katolickiego do cielesności okazuje się ono autorem najdoskonalszego myślenia na temat ludzkiego ciała i najdoskonalszej troski o nie w sposób godny, także konsekwentnie realizujący zamysł odwiecznego Boga Kreatora. I tak, drodzy Państwo, zbliżamy się już do samego kresu, że rzeczywiście tylko wtedy, kiedy miarą naszej kultury, którą stanowią myślenie, chcenie, pamięć, cielesność, podmiotowość osobowa i wszystko, co człowieka stanowi, tylko wtedy, kiedy dla naszej miary miarą pozostanie lub stanie się najdoskonalszy absolut, bo wiecznie istniejący jako jeden, ale w trzech różnych osobach Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, będziemy w stanie, jeżeli chodzi o nas Polaków, zachować i rozwijać w dalszym ciągu naszą kulturę polską. Natomiast wtedy, kiedy z różnych racji, czy ideologicznych, czy politycznych, czy finansowych, czy ekonomicznych, czy jakichkolwiek innych wymiarów w sensie cywilizacji i kultury, pozwolimy na rozluźnienie, a już nie daj Boże zerwanie więzi z miarą wszystkich miar dla dzieł kultury człowieka, którą stanowi ten Pan Bóg objawiony, to wtedy właśnie Polska, tak jak było w minionym ponad tysiącleciu, popadała w zasadnicze kryzysy, aż do zasadniczych destrukcji. I dlatego też właśnie, drodzy Państwo, dziękując za tę uroczą uwagę i skupienie i to współtworzenie tych kilku myśli, właśnie myślę, że na nowo uświadamiamy sobie wszyscy, jak wielką miarą, największą, najświętszą, najbardziej twórczą jest ta miara naszego Boga objawionego. I dlatego niech miarą człowieka Polaka na tym etapie dziejów i w całej naszej polskiej przyszłości, niech dla naszej polskiej kultury ten Bóg pozostanie miarą polskości. A wtedy Polska nie tylko będzie katolicka, lecz wtedy Polska będzie największa i najświętsza. Tak jak ta ogólnoludzka kultura, która ten rys, tę istotę, tę formę zechciała przyjąć i utworzyła takie pasmo wielkich, genialnych odkryć i dzieł w nauce, w sztuce, w postawie ludzkiej, a także i w aktach adoracji i modlitwy, które też konstytuują kulturę. I wiemy doskonale, że wtedy jesteśmy najwięksi i najświęci, kiedy klęczymy przed Bogiem prawdziwym, adorujemy Go z całym żarem naszego istnienia i czynimy wtedy nasze życie i dzieła prawdziwym hymnem na cześć Pana. I tak Państwu i Polsce
z tego świętego, bo częstochowskiego miejsca, pragnę tego błogosławionego wieczoru poświęconego kulturze życzyć. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie tych kilku myśli i nie tracąc czasu, przejdźmy natychmiast do dyskusji. Zachęcam wszystkich do zadawania pytań, być może podzielenia się swoimi przemyśleniami, refleksjami. Bardzo proszę, widzę, już jest pierwsza ręka w górze, nie? Miałem taką nadzieję. No, niełatwa to materia. Ja dopomogę takim troszeczkę dopowiedzeniem, jeśli porównamy. Na przykład, proszę zauważyć, dlaczego Izrael, także ten dzisiejszy, ma, ja bym powiedział, zasadnicze problemy z młodzieżą, z gospodarką, z innymi kwestiami. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli ktoś, kto przynależy do narodu Izraela, wyznaje judaizm, to z pozycji judaizmu rozmija się istotowo z rzeczywistością. Bo proszę zauważyć, najprostsze pytanie dla człowieka wyznania judaistycznego, który mówi, że wierzę w jednego Boga, to pytanie jest o to, co nadmieniliśmy sobie pokrótce. Dlaczego istnieje ludzkość, czyli to, co ogólne w każdym człowieku, a dlaczego każdy człowiek jest inny? Czego, drodzy Państwo, potrzebujemy, żeby wyjaśnić fakt, w którym wszyscy uczestniczymy, a mianowicie, że wszyscy przynależymy do gatunku Homo sapiens, czyli do wszyscy jesteśmy ludźmi. A dlaczego każdy człowiek jest innym człowiekiem, wyjątkowym człowiekiem? Co muszę mieć do dyspozycji, żeby tak zrozumieć człowieka? Jeżeli, proszę zobaczyć, bym miał tylko do dyspozycji prawdę o jednym Bogu, że Bóg jest jeden, to wtedy co musiałbym mieć? Tak jak Grecy myśleli, oni się zdecydowali, że to wtedy mam gatunek ludzkości. Czyli ludzkość mam. No, ale Sokrates wtedy pyta, no dobrze, Kaliasie, i pyta innych swoich przyjaciół, no dobrze, ale jak to będzie po śmierci? Czy nasze dusze mogą się czymś różnić? Nie. Ale, no dobrze, ale to taka sama będzie i ta dusza, i twoja dusza, i moja dusza? No tak. Czyli proszę zobaczyć, z czym miał Sokrates problem? Z rozumieniem człowieka jako istoty przynależącej do gatunku ludzkiego, a jednocześnie istniejącym jako ten oto indywiduum. A zobaczmy, jaki problem ma liberał, taki klasyczny liberał, liberalistycznie myślący człowiek. Problem liberała polega na tym, że on wprawdzie mówi, że jako jednostka istnieję, ale tylko jako jednostka. Ja z ludzkością nie mam nic wspólnego. I najlepiej byłoby, jeżeli by ta ludzkość zniknęła, a ja tylko jako liberał pozostałbym jeden. Proszę zauważyć. Jeżeli Państwo przyglądacie się obecnym godzinom polskiej polityki, macie Państwo klasyczny przykład myślenia politycznego skrajnie liberalistycznego. Czyli, jeżeli jestem politykiem, to tylko mnie interesuje czubek własnego nosa. A jeżeli partia mnie interesuje, to tylko dlatego, że wiem, że jako liberał w takiej masie, przepraszam za to pojęcie, ale używam go świadomie,
Bo dla liberała wspólnota narodu jest masą. I teraz proszę zobaczyć. Masa, czyli cały naród, społeczeństwo, które tworzy państwo, liberałów kompletnie nie interesuje. Oni się tylko interesują sobą, własnymi geszeftami. I jeżeli uprawiają politykę, to tylko ze względu na swój interes i biliony, miliardy okradają narodom. W ekonomii, jeżeli uprawiają gospodarkę, tylko ze względu na swój interes. Czyli co to, kochani Państwo, oznacza? Proszę, zobaczcie Państwo, jeżeli byśmy zostawili ekonomię katolicką, tak jak powiedzieliśmy pokrótce, że ona dba o wszystkich, o wszystkich. Czy polityka katolicka? Ona nikogo nie chce z państwa wykluczać. O każdego chce się troszczyć, żeby miał wystarczająco miejsca, czasu, zdrowia, uniwersytetu, miejsc pracy. O każdego. Natomiast ekonomia czy polityka liberalistyczna, ona absolutnie nie interesuje się ogółem. Dlaczego? Bo z pozycji liberalizmu czegoś takiego jak gatunek nie ma. Liberalizm przekreślił istnienie gatunków. I co pozostało liberalizmowi? Jednostka. To, co indywidualne. Ale przepraszam, nie ma, kochani Państwo, w rzeczywistości ludzkiej istnienia człowieka tylko jako gatunku, jak chciał tego Sokrates. I nie ma ludzkości istniejącej tylko jako indywidua, nie mające z gatunkiem Homo sapiens nic wspólnego. Nie ma. Dlaczego? Bo każdy człowiek jest syntezą, cudną harmonią bytową tego, co jest gatunkowe i tego, co jest indywidualne. Czyli kiedy zbudujemy państwo sprawiedliwe? Wtedy, kiedy państwo zatroszczy się i o wszystkich, i o każdą jednostkę, a nie tylko o jednostkę. Przecież, kochani Państwo, jeżeli byśmy przekreślili byt narodu, to nie ma jednostek. Przecież jednostka jest owocem istnienia narodu, wspólnoty. I dlatego też właśnie tutaj zauważamy, albo proszę, kochani Państwo, zobaczmy, choćby dotknijmy problemów kultury arabskiej, czyli nabudowanej na religii islamu. Tam znowu jest Deus Singularius, czyli Allah. I teraz proszę zobaczyć, że już kultura arabska nawet nie umie poradzić z istnieniem mężczyzny i kobiety. Nie umie zgrać tych dwóch bytowości. Ale co więcej, myśmy mówili tutaj o tym, że z pomocą objawionego Chrystusa dotarliśmy w nurcie myślenia katolickiego do pojęcia osoby ludzkiej, czy osób boskich. A proszę zauważyć, w kulturze islamu nie ma takiego pojęcia. Nie ma osób. Dlaczego? Ponieważ sam Allah nie jest bytem osobowym. A nie mówiąc już o problemach istnienia zła, to wtedy rozumiemy, że Allah jest odpowiedzialny za wszystko, za dobro i zło. A dlaczego? Bo skoro człowiek nie jest podmiotem osobowym, czyli nie posiada tej podmiotowości własnej, kiedy on podejmuje decyzję świadomą, wolną, w różnych kwestiach i ostatecznie w relacji do Boga nawet, człowiek podejmuje decyzję pozytywną lub negatywną, to proszę zobaczyć, jaka to jest wielkość człowieka. Natomiast w relacji Allaha i przedstawiciela islamu nie ma tutaj możliwości na to, że człowiek islamu jest podmiotem wolnym.
To nie tylko widać w relacji islamu do kobiety, ale w ogóle do człowieka jako do człowieka. Bo gdybyśmy zapytali tego mężczyznę, który ma wiele kobiet jako żony swoje, dlaczego on to czyni, on by nam nie umiał tego odpowiedzieć. Najprawdopodobniej by ostatecznie powiedział, bo Allah tego chce. A co to znaczy, jeżeli powiem tak, Allah tego chce? To znaczy, że ja nie jestem podmiotem. Ja jestem przedmiotem. I dlatego w islamie i mężczyzna, i kobieta są przedmiotami w jakiejś wielkiej grze Allaha. Czyli proszę zobaczyć, islam nie jest w stanie zbudować wielkiej kultury. A dotknijmy na przykład kultur buddyzmu czy hinduizmu. O co tam chodzi? Tam, kochani Państwo, to już w ogóle nie ma żadnej transcendencji, czyli nawet czegoś takiego jak w islamie, który jednak pewne inspiracje z judaizmu i chrześcijaństwa czerpie, więc możemy powiedzieć, że jakaś tam może odrobina transcendencji jest. Ale drodzy Państwo, w buddyzmie i hinduizmie nie ma żadnej transcendencji. A co to oznacza z kolei? To także oznacza, że człowiek jest pojęty jako niebyt, czyli jako to niebycie bytu, czyli jest częścią bytu, który nazywa się Bogiem w taki czy w inny sposób. A co to, kochani Państwo, oznacza? To oznacza, że żaden buddysta czy hinduista nie ma własnego myślenia, własnej pamięci, własnej wolnej woli, nie jest osobą, nie może podejmować decyzji. On jest tylko przedmiotem, który ma określone miejsce w czasoprzestrzeni, a po czasoprzestrzeni poza kosmosem nic nie istnieje. Więc, drodzy Państwo, zauważmy, że żadna ekonomia wielka nie zrodziła się w Azji, czy w Afryce, czy na innych kontynentach, które nie miały dostępu do objawionego Boga. Największa, najdoskonalsza ekonomia, najprecyzyjniejsze rozumienie finansów, czy polityki, czy sztuki, czy techniki, czy malarstwa, czy muzyki, czy nauki, jak sobie pokrótce powiedzieliśmy, to wszystko, co stanowi szeroko pojętą kulturę, proszę zobaczyć, to jest wykwint i wspaniały owoc chrześcijaństwa katolickiego. I dzisiaj na przykład dla przeciętnego Japończyka czy dla biznesu Japonii to nie ma pytania, według jakich wzorców należy kształtować ekonomię Japonii. A odpowiedź jest jedna. My nie podzielamy katolickiego chrześcijaństwa Europy jako kolebki Kościoła Chrystusowego, ale podzielamy pryncypia ekonomii. I dlatego, kochani Państwo, w Japonii, jako kraju azjatyckim, doszło do powstania wielkiej, znaczącej ekonomii światowej. Wszyscy teoretycy japońskiej ekonomii i fakty historyczne o tym, jak ona powstawała, mówią samo za siebie. W Europie katolickiej japońscy eksperci ekonomiczni uczyli się wielkiej ekonomii. Tak samo proszę zobaczyć, jeżeli mówimy, że Chiny stają się dzisiaj potęgą ekonomiczną, proszę zobaczyć, że Chiny przede wszystkim zostały określone przez europejskie myślenie. Niestety przez komunizm najpierw były próby katolicyzacji Chin, ale wiadomo, że było bardzo trudno z merytorycznych racji, że myślenie Chińczyka wyrastającego ze starej kultury chińskiej jest właśnie także bardziej może mądrościowo zorientowane przez pisma czy myśli Konfucjusza, który bardzo wiele ciekawych intuicji posiada,
ale wiadomo, że człowiek Chin nie zna żadnej transcendencji. I przez europejskie ideologie marksizmu, leninizmu, które zostały nieco zmodyfikowane, zostały Chiny na dziesiątki lat zniewolone i jeszcze dzisiaj nie mogą się z tej niewoli wydobyć. Ale proszę zauważyć, dlaczego Chiny, jeżeli coś dzisiaj powstaje, to tylko dlatego, że gospodarka, która ma pierwotne inspiracje katolickie, ona jest nadużywana i czyni się Chiny pewną potęgą ekonomiczną, ale to tylko z tych racji, że widzi się pewne rezerwy w olbrzymim narodzie chińskim i dokonuje się na tym narodzie, tak jak i na polityce Chin, tak jak wcześniej z pozycji marksizmu, leninizmu, tak dzisiaj z pozycji takiego skrajnego, liberalistycznego myślenia w ekonomii i w polityce, czyni się Chiny sztuczną potęgą, ale to tylko w pierwszorzędnym znaczeniu, żeby Chiny wyzyskać ile tylko można. I taka polityka, która czyni drugiego przedmiotem, ona nie ma przyszłości. I to jest właśnie, widzimy jak to się załamuje na scenie politycznej Polski. Dlaczego ten typ polityki nie miał i nie ma przyszłości? Dlatego, że on jest zasadniczo błędny. Zasadniczo rozmija się ideologicznie ugruntowana polityka polska dzisiaj z rzeczywistością Polski. I dlatego nie jest w stanie ten typ polityki skrajnie liberalistyczny i z domieszką neokomunizmu globalnego. My z pomocą takich ideologii nie zbudujemy Polski wielkiej. A bytowo, jako Polacy, my mamy wszelkie możliwości i do tego, żeby na ziemi polskiej zbudować wielki biznes, wielką ekonomię, wielką politykę. Ale po prostu musimy sięgnąć po pierwotne pryncypia, skąd wielkość Polski wyrasta, czyli po pryncypia zasady i całe procesy myślenia katolickiego. Tutaj są największe rezerwy i największe skarby. To ja może chciałbym się zapytać o taką rzecz, bo w swoim wykładzie podkreśla ksiądz profesor to chrześcijaństwo katolickie, tak? Jako nawet w tytule naszego spotkania, naszego wykładu, że podstawą najdoskonalszej kultury ludzkiej. To kto, jak kto, ale ksiądz profesor może chyba bardzo wiarygodnie, jednoznacznie wskazać różnicę, jaką przewagą jest chrześcijaństwo katolickie nad chrześcijaństwem niekatolickim, tym, które jest obecne na Zachodzie, w Niemczech zwłaszcza. Czy można tutaj wskazać te różnice co do właśnie chrześcijaństwa katolickiego, protestantyzmu? Bardzo proszę. Drodzy Państwo, to bardzo ważny dział. I jak Państwo zauważacie w moich wypowiedziach, dzisiaj, jeżeli żyję na początku XXI wieku, to jeżeli mówiłbym tylko operował pojęciem na przykład chrześcijaństwa, to ja bym nawet mnóstwo ludzi wprowadzał w błąd. Dlaczego? Ponieważ w łonie chrześcijaństwa doszło do różnych rozłamów. Między innymi najpierw do rozłamu wschodniego, czyli ze wschodem, z chrześcijańskim wschodem. I doszło do rozłamu w łonie chrześcijaństwa zachodniego. Czyli tutaj reformacja jest taką największą cezurą w tej materii. I co tutaj jest, drodzy Państwo, ciekawego? Że nieprzypadkowo doszło do rozłamu. Dlaczego? Dlatego, że rozumienie
Jezusa Chrystusa po prostu natrafiło na zasadnicze przeszkody. Jak choćby, drodzy Państwo, w odniesieniu do chrześcijaństwa protestanckiego. Proszę zauważyć, że pierwsze pytanie, które jest dla nas decydujące, czy Bóg jest absolutną doskonałością i absolutną bytowością, czyli tożsamością w sobie? Czy Pan Bóg jest syntezą Boga i świata? Więc tutaj chrześcijaństwo katolickie mówi jednoznacznie, Bóg jest wieczny. A więc przez fakt bycia wiecznym bytem, Pan Bóg w interpretacji katolickiej nie może być syntezą wieczności i czasu. Ponieważ w momencie, gdybyśmy powiedzieli, że Bóg jest syntezą wieczności i czasu, co to by oznaczało? Synteza wieczności i czasu uczasawia byt. Czyli jeżeli bym powiedział, że coś jest zarazem wieczne i czasowe, to jest sprzeczność. Najpierw sprzeczność. Bo to oznacza, że wieczny byt nie ma początku, a czas w samej swojej naturze ma początek. Więc gdybym określił Boga, że Bóg jest wieczny i zarazem czasowy, to bym wypowiedział absurd. I teraz proszę zobaczyć, jaki był błąd Martina Lutra i całej reformacji. A mianowicie ten błąd polegał właśnie na tym, że Luther uznał, że nie ma Boga jako absolutnego w sobie i tutaj świata jako dzieła stworzonego w czasie i przestrzeni. Tylko to wszystko, co wieczne i czasowe, stanowi jedność. Ale wtedy co to znaczy? To znaczy, że świat jest częścią Boga. Że czas jest częścią Boga. A co zrobimy ze złem? Z szatanem. I tutaj proszę zobaczyć, ludzie, nawet nauki, nawet mam teraz taki przykład, że biskupi i kardynałowie są zszokowani tym, co napisał Luther w komentarzu do Księgi Psalmów. Zanim Bóg stał się Bogiem, musiał najpierw stać się szatanem. I biskupi luterańscy, ja przypuszczam, że nie widzieli na oczy tej księgi psalmów, bo w przeciwnym razie nigdy by nie zostali biskupami luterańskimi. I ja ich bardzo cenię, szanuję, jako ludzi, ale przepraszam, jeżeli to Luther napisał i to jest opublikowane w krytycznym wydaniu pism Lutra, nazwanym Weimarer Ausgabe, czyli to wydanie, które dla ludzi nauki jest podstawą interpretacyjną. I jeżeli nie zna się tych rzeczy, to przepraszam, to jak mogę reprezentować na przykład luterański świat? Jako jego pasterz. I ja tylko staram się, będąc zdecydowanym zwolennikiem dążenia do jedności chrześcijan, bo to jest modlitwa arcykapłańska Jezusa Chrystus przed tym wielkim dziełem Pana Jezusa jako ukrzyżowanego Zbawiciela. Pan Jezus przecież nieprzypadkowo modlił się o jedność w gronie Jego uczniów, których cząstkę my wszyscy stanowimy. I ja tak samo, kiedy mogę, to modlę się o jedność, czy prowadzę nie dziesiątki, nie setki, ale mogę nawet szczerze powiedzieć, tysiące godzin przedyskutowałem osobiście w zachodnim świecie z prominenckimi reprezentantami protestanckiego świata, a żebyście Państwo mieli wyobrażenie o tym, jaką jedność stanowi ten świat
protestancki, to według samych protestanckich uczonych tych denominacji protestantyzmu jest już dzisiaj na świecie ponad 4000. Więc, drodzy Państwo, o jakiej jedności może mówić świat protestancki, jeżeli on wewnątrz siebie jest tak podzielony, a mówię Państwu, że przeżyłem kiedyś nieprawdopodobne zadziwienie, będąc jako słuchacz, bo tylko taki status mogłem otrzymać od takiej Akademii Luterańskiej w Ratzeburg. To jest takie miasteczko położone na samej północy Niemiec zachodnich. I tam najwspanialszy świat protestantyzmu globalnego spotyka się rokrocznie. I to jest tak zwana Luther Akademii zu Ratzeburg. I mnie tam zaproszono, ale tylko jako słuchacza. I tylko w dyskusjach wolno mi było zabierać głos, co też czyniłem. I proszę sobie, drodzy Państwo, wyobrazić, że padło od jednego z uczonych pytanie o to, co zrobić, żebyśmy my, luteranie, na świecie byli jednym światem. I wstał pewien uczony norweski i powiedział, drodzy Państwo, taka cisza się zrobiła. O jakiej jedności świata luterańskiego my chcemy mówić? I wtedy powiedział, jeżeli według mojej wiedzy nas, luteran, na świecie istnieje prawie 4000 odłamów. To o jakiej jedności chcemy mówić? Kochani Państwo, ta społeczność tych wielu uczonych w tej luterańskiej akademii zamarła. Nikt nie ośmielił się po wystąpieniu tego uczonego, który mówił, że przecież my jesteśmy roztrzaskani. Bo powiedzieć, kochani Państwo, że 4000 różnych odłamów istnieje i teraz ktoś pyta o jedność, to ten profesor, jak powiedział, wszyscy zamilkną. Bo tylko można zamilknąć. Ale, drodzy Państwo, dlaczego świat, nawet sam luterański, jest tak podzielony? Dlatego, że Luther, tak jak słyszeliśmy, nie tylko w sensie moralnym, lecz także ontologicznym, czyli bytowym, usprzecznił byt Boga. I powiedział, ośmielił się powiedzieć, że Bóg jest bytem sprzecznym. A jeżeli Bóg jest sam w sobie sprzeczny, to, kochani Państwo, to o jakiej jedności pomiędzy człowiekiem a człowiekiem możemy jeszcze mówić? Nie ma nadziei na jedność tak długo, nawet między jednym człowiekiem a drugim, jak długo ci obydwaj nie dotrą do pojęcia Boga, który jest wiekuistą jednością, który jest cudowną harmonią bycia jednym Bogiem i zarazem istniejącym w trzech osobach. I w którym nie ma żadnej sprzeczności ani w naturze Boga, co twierdzi Luther. Bo przecież nazwać Boga szatanem, to znaczy, że w Bogu jest sprzeczność. Że Bóg nie jest Bogiem, tylko musi stawać się szatanem, aniołem, człowiekiem. I dlatego też proszę zobaczyć, że jeżeli my z pozycji katolickiej mówimy, Pan Jezus jako odwieczny Syn Boga Ojca, czyli jako prawdziwy Bóg, stał się człowiekiem, to co to, kochani Państwo, oznacza? To oznacza, proszę zobaczyć, że nie
wieczna natura Boga staje się uczasowioną. Nic z tego. Nie Pan Bóg staje się człowiekiem. Tylko co to znaczy? Że Pan Bóg rzeczywiście, jako Syn Boży, On, tak jak uczy Kościół w cudnej nauce o unii hipostatycznej, że Pan Bóg jednoczy ze swoją boską, to znaczy wieczną naturą, naturę ludzką, ale przyjętą w czasie. Ale co oznacza to zjednoczenie? Że wieczna natura nic nie uzyskuje od czasowej natury ludzkiej. Tylko jednoczy się, czyli następuje zjednoczenie i jak Kościół uczy, niewymieszane są te natury, bo wtedy mielibyśmy problem, że boskość wymieszana z ludzkością to byłoby niedoskonałą, bo to by znaczyło, że do boskości jeszcze coś można wprowadzić. A tutaj człowieczeństwo nie jest, kochani Państwo, wprowadzone w boskość, tylko jest zjednoczone z boskością. A to jest zasadniczo różny akt. I dlatego proszę zobaczyć, jeżeli interpretujemy tę prawdę, Bóg stał się człowiekiem, to proszę zobaczyć, jak to można. Z pozycji katolicyzmu czynimy to w zasadniczo inny sposób, aniżeli czynimy to z pozycji protestantyzmu. A teraz odnieśmy się do prawosławia. Czy przepraszam, jeszcze przy protestantyzmie, co jest teraz taką debatą? No drodzy Państwo, przepraszam, ale największa oś sporu wokół koncepcji małżeństwa chrześcijańskiego pomiędzy katolicką wersją a protestancką dotyczy sakramentalności małżeństwa. Luther w swoim piśmie z 1530 roku o rzeczach małżeńskich pisze, że trzeba wreszcie zerwać z tradycją rozumienia małżeństwa między mężczyzną a kobietą jako związku sakramentalnego. Tylko cesarz albo pastor na parafii, albo miejscowa gmina, niech oni decydują o zawarciu umowy między mężczyzną a kobietą, a ta umowa małżeńska nie ma z Kościołem, z papieżem nic wspólnego. I dodaję tak, że gdyby pan cesarz, a wtedy jeszcze cesarzem był katolik za czasów Lutra, to mówi tak, gdyby cesarz jednak ugiął się przed władzą papieską i sakramentalnością małżeństwa, to mówi to, nie bierz go na serio, bo on zasadniczo błądzi i my twórzmy własne sądownictwo, tak jak protestanci, którzy zerwali swoją więź z Rzymem i myśleli, że tu taki ład powstanie piękny między mężczyznami a kobietami, że pozawierają sobie umowy małżeńskie. Wiecie Państwo, co się działo już za czasów życia Lutra? Że do Lutra zaczęły napływać takie opisy konfliktów małżeńskich, że Luther sobie po prostu kompletnie z tym nie radził. Mówi, wreszcie dajcie mi święty spokój. Ja nie chcę mieć z tymi regulacjami nic wspólnego. I co zrobili protestanci? Bo już było po zerwaniu tej więzi z Rzymem i z katolicyzmem właśnie i z apostolskim wymiarem i z Kościołem Świętym jednym, powszechnym. Więc co robili protestanci? Zaczęli tworzyć własne sądownictwo. Ale jakie były początki sądownictwa tego małżeńskiego w protestantyzmie? Uczeni prawnicy protestanci powiedzieli, ale przecież Luther, ty nie masz żadnej doktryny o rozstrzygnięciach spraw małżeńskich. I na czym bazowali pierwsze sądy protestanckie? Na jakich regulacjach prawnych? Drodzy Państwo, prawnicy protestanci, którzy opowiedzieli się za Lutrem, ale wykładali na uniwersytetach niemieckich prawo, na przykład małżeńskie, powiedzieli, najlepsze regulacje prawne w
w sensie prawa małżeńskiego mają katolicy. Kościół katolicki, rzymski. Dlatego, nie mówiąc nic nawet Lutrowi, oni po prostu bazowali niektórzy aż do samej śmierci na prawie kanonicznym małżeńskim. Bo powiedzieli, to jedynie jest sensowne. I dlatego też widzimy, jaka natychmiast zrodziła się problematyka ta, w sensie nawet tych najprostszych regulacji w małżeństwach, że Luther po prostu machnął ręką i po prostu odciął się od tego i powiedział, róbcie sobie co chcecie, skąd my to znamy. Więc, a to powiedzenie ma już naprawdę kilka wieków. Więc widzicie Państwo, jaka ślepa uliczka czeka na chrześcijanina, który machnie ręką na strukturę Kościoła, którą utworzył sam Chrystus, i na Ewangelię w interpretacji eklezjalnej, do jakich paranoidalnych relacji wtedy właśnie dochodzi. A dlatego też proszę zobaczyć, w prawosławiu z kolei to też jakie są problemy, że wprawdzie prawosławie definitywnie nie opowiada się za instytucją rozwodu, ale jeżeli w prawosławiu dwa związki małżeńskie wolno skasować, czyli świat protestancki jest po części zrelatywizował instytucję sakramentu i małżeństwa, bo przecież jeżeli wolno skasować jeden raz sakrament i drugi raz sakrament, to znaczy, że sakrament małżeństwa w prawosławiu jest z jednej strony sakramentem, a z drugiej strony, w zależności od okoliczności, nie jest. Więc co można, przepraszam, na takim gruncie prawosławnego chrześcijaństwa zbudować, jeżeli chodzi o stabilność, o świętość, o nierozerwalność węzła małżeńskiego? A co więcej, proszę zauważyć, gdybyśmy mieli czas i zajrzeli do rozumienia natury ludzkiej i w protestantyzmie, i w chrześcijaństwie prawosławnym, to zauważylibyśmy daleko idące różnice. I w związku z tym te nasze drogi się po prostu w ramach chrześcijaństwa, ale zasadniczo rozchodzą. Tak, bardzo proszę. Szczęść Boże. Ja chciałbym zadać takie pytanie. W tej chwili często przez główne media jest lansowana fascynacja kulturami wschodu, między innymi yoga plus medytacje. Co ksiądz profesor mógłby powiedzieć szczególnie młodym ludziom, którzy często nieświadomie lub półświadomie jakby wchodzą właśnie w te obszary? Jakie ksiądz profesor widzi zagrożenia właśnie w tych kulturach? Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, lansowanie tego typu rozstrzygnięć właśnie wszelkiego typu, bo proszę mi wierzyć, za jogą kryje się cały świat tego myślenia, czyli nawet jeżeli z pozycji hinduizmu czy buddyzmu konkretyzuje się te praktyki, ale u podstaw wszystkich takich aktów kulturowych, także w sensie religijnym, czy ekonomicznym, czy innym, zawsze podkłada każdy człowiek swój system myślenia, rozumienia rzeczywistości, przeżywania rzeczywistości, swoich rozstrzygnięć moralnych i religijnych. Czyli co to oznacza? Według mnie strategia ducha czasu jest następująca. Ta tak zwana promocja kultur azjatyckich jest tak zwaną. Dlaczego? Bo wiadomo, że trudno chrześcijanina katolickiego zdobyć w jednym akcie, czyli w sensie czasowym, w szybkim tempie. Ale
można chrześcijaństwo katolickie rozwadniać. I według mojego osobistego przekonania, z tego, co obserwowałem Europę Zachodnią przez kilkanaście lat, pracując tam na uczelni zachodnio-niemieckiej, i Niemcy są bardzo pod bardzo silnym wpływem tych kultur azjatyckich, i w Amerykę Północną, to według mnie te kultury lansuje się tylko tak długo, jak długo są one użyteczne do najpierw rozwodnienia, a później negacji chrześcijaństwa katolickiego. U podstaw tych promocji widziałbym ten motyw jako pierwszy, ale proszę mi wierzyć, jak duch czasu rozprawi się z chrześcijaństwem katolickim, to wtedy i te kultury, które jakieś tam zobowiązanie względem boskości w sobie noszą, to wszystko, co boskie, będzie w dalszym etapie istnienia świata eliminowane. Bo musimy, drodzy Państwo, wiedzieć, że u podstaw tak zwanego konfliktu kulturowego stoi proces, po pierwsze, deteologizacji kultury, czyli pozbawienia związku kulturowego człowieka z Bogiem czy z jakąś istotą boską. Po drugie, mamy z procesem dehumanizacji do czynienia, czyli chce się pozbawić człowieka jego człowieczeństwa. A następnie w człowieku mamy z procesem despirytualizacji, czyli trzeba odciąć człowieka od sfery jego własnego ducha, żeby człowiek zatracił się w ciele swoim, i temu służą systemy materialistyczne, a więc marksizm, leninizm i tak dalej, wszystkie odmiany materializmu tego nowożytnego, bo materializm nowożytny, drodzy Państwo, to on, tę najgłębszą płaszczyznę, to jest płaszczyzna antyboska, później jest antyludzka, po trzecie antyduchowa, i oczywiście, że wtedy, jeżeli tworzyłoby się taki cały cykl, czyli cały system, to mamy aktualnie do czynienia z globalną rewolucją kulturową. Czyli co to znaczy, drodzy Państwo, dzisiaj, a temu poświęciłem ze ćwierć wieku, czyli prawie połowę mojego życia dotychczasowego, i rzeczywiście gruntownie przebadałem te rzeczy systemowo i w świetle korzeni najważniejszych dla tej ideologii neomarksizmu światowego i w sensie samego marksizmu tego obecnego, tego post-leninowsko-marksowsko-engelsowskiego, bo taka epoka dzisiaj jest na całym globie. I te wszystkie procesy, z którymi mamy do czynienia, to one są dokonywane, bo tak się duch czasu dzisiaj artykułuje, jako neomarksista, jako neokomunista. To jest najgłębszy taki nurt i najniebezpieczniejszy ideologiczny, z którym my jesteśmy dzisiaj, Unia Europejska, aktualna Polska, konfrontowani. U nas w Polsce, drodzy Państwo, to proszę mi wierzyć, tu żadna z decyzji ważnych nie zostaje podejmowana. Ośrodki decyzyjne są dzisiaj poza Polską i poza, powiedzmy, narodami jako narodami. I tylko te środowiska neokomunistyczne są tak silne i dysponujące olbrzymim, wielkim potencjałem finansowym, a zatem możliwością oddziaływania finansowego i medialnego na współczesnego człowieka. Także nic z poważniejszej sprawy, z którą wszyscy Polacy jesteśmy konfrontowani, nie ma swojego pochodzenia w Polsce. I to oznacza, proszę zobaczyć, że jeżeli nie zrozumiemy tego nurtu rewolucji współczesnej, że w niej przede wszystkim chodzi
o kasację Boga, ale to każdego Boga, to nie tylko Boga katolickiego, tylko to uderzenie w katolickie chrześcijaństwo, tak jak słyszymy, że co 3 minuty albo częściej jest mordowany chrześcijanin, dzisiaj na całym globie, to proszę zobaczyć, i ten świat oficjalny milczy. ONZ milczy. UNESCO milczy. Unia Europejska milczy. I właściwie Polska milczy. Tylko, że Polska ma bardzo niewielkie znaczenie w tej chwili, przy takiej postawie polskiej polityki. My nie jesteśmy traktowani poważnie, tak najdelikatniej mówiąc. A w związku z tym, drodzy Państwo, dopiero wtedy zrozumiemy, z jaką rewolucją dzisiaj mamy do czynienia, jeżeli zrozumiemy, że u podstaw rewolucji tej seksualnej stoi właśnie antyboskość, antyludzkość, antyduchowość, pozbawienie wszelkiego ładu. To, co dzisiaj obserwujemy ze strukturami naszego państwa, to proszę mi wierzyć, to nie jest los tylko państwa polskiego. Celem rewolucji globalnej i kulturowej jest kasacja każdego państwa. Każdego. Łącznie z państwem Izraela. Każdego ładu. Dlatego też nie możemy mieć złudzeń. Rewolucja jest ustawiona przeciwko wszystkim i wszystkim, co jest, łącznie z Bogiem i całym kosmosem. Tylko wtedy będziemy rozumieć, o co chodzi. A ponieważ przestudiowałem te rzeczy, i to chyba, jeśli chodzi o polską naukę, to zdaje się, że jestem jedyny, który te rzeczy systemowo, te najważniejsze systemy przestudiował. Bo mam genialnych kolegów filozofów, ale którzy parcjalnie tylko badają na przykład problemy współczesności, czy zajmują się ideologią gender, czy powiedzmy troszeczkę marksizmem, to inni może Heideggerem, czy coś. Ale ja dziękuję Bogu, że mnie prowadził systemowo. Wszystkie najważniejsze systemy tego typu przestudiowałem, bo wszystkie one mają swoją ojczyznę w języku niemieckim i w ludziach mówiących językiem niemieckim, bo nie zawsze to są Niemcy. Ale Niemcy są bardzo trafnym miejscem. W Niemczech się kształtują losy ostatnich wieków, dlatego wszyscy wiedzą doskonale, że jeżeli chcą coś w dziejach świata zdziałać, to trzeba działać w Niemczech czy z pozycji Niemiec i wtedy wpłynie się na cały glob. Bo proszę zobaczyć, gdzie przemyślano marksizm-leninizm. Nie w Chinach i nie w Rosji i nie w Europie czy w Ameryce Łacińskiej, gdzie dzisiaj marksizm-leninizm jest straszliwą plagą, czy także nie w Stanach Zjednoczonych, które są pod bardzo silnym wpływem marksizmu, materializmu. I tylko w Niemczech. Teologia wyzwolenia w Niemczech. Neomarksizm globalny w Niemczech. Tam czasami w Ameryce, czy w Chinach, czy w Rosji, gdzieś ktoś jakieś pewne akcenty postawi. Ale to, drodzy Państwo, proszę nie przywiązywać do tego większej wagi. Dlatego, że systemy te tworzone są, czy liberałowie, to przecież czasami w Anglii tam paru liberałów jeszcze dodało pewne akcenty, ale źródła najważniejszych ideologii ostatnich 5 wieków są do znalezienia w Niemczech. A dlaczego? Ponieważ tam narodziła się reformacja. A reformacja to jest nieprawdopodobne źródło dla różnych ideologii. I dlatego też właśnie tutaj, jak się tak systemowo podejdzie, to nie ma się wycinkowego rozumienia rzeczywistości,
Tylko wtedy widzi się, że to systemowo chodzi o spór przeciwko Bogu, o spór przeciwko człowiekowi i wszystkiemu, co stanowi jego kulturę. Chce się po prostu unicestwić wszelki byt. Proszę nie mieć najmniejszych złudzeń, że to najgłębsze ostrze ideologiczne ma inny cel. Będziemy klasyfikowani jako ci, którzy bujają w obłokach, jeżeli tego nie rozumiemy. I dlatego też właśnie tutaj tak to rozumiem, że poddawanie Europy jako kolebki i Kościoła Chrystusowego i nauki i wielkiej kultury chrześcijańskiej, takiej azjatyzacji, to tylko jest etap przejściowy, bo duch czasu wykorzysta każdą sposobność, żeby rozwodnić, jeżeli nie może jednym aktem skasować, jakiejś bytowości pozytywnej, czyli człowieka, katolika, czy jego postawy moralnej, czy jego nauki zobowiązanej względem prawdy. Także tutaj, drodzy Państwo, właśnie nie ma czasu, bo pokazalibyśmy na przykład w nauce, że przedmiot nauki, czyli prawda, dlaczego z pozycji katolickiej jest to coś najcenniejszego? Dlatego, że w innych systemach myślowych niestety albo prawda jest zasadniczo uwikłana kłamstwem czy fałszem, bo jeżeli się sklasyfikuje, że jest to bytowość, która jest bytem i niebytem, tak jak czynią to buddyści, hinduiści na swój sposób, czy marksiści, neomarksiści, no to wtedy rozumiemy, że nie mogę wyartykułować prawdy. I dlatego też proszę zauważyć, że Unia Europejska, która dziedziczy wielką naukę wielu wieków, wielu pokoleń i wielu narodów i ten szczyt, którym jest uniwersytet, Unia Europejska nie jest zdolna dzisiaj w artykułowaniu swojego stanowiska względem nauki, żeby upomnieć się o prawdę jako najważniejszy przedmiot każdego aktu i działalności naukowej. To, drodzy Państwo, to dokąd zmierza nauka Unii Europejskiej, jeżeli w tej postaci nauki nie ma najmniejszego miejsca na prawdę. Tylko możemy przechodzić od jednego kryzysu do drugiego. I dlatego też właśnie widzimy, że potrzeba nam katolicyzmu jako odpowiedzi na wszystkie dylematy, kryzysy, dramaty. Żadna inna kultura nie jest w stanie nam tego zaproponować. Jeszcze jedno pytanie i będziemy kończyć, bo się robi późno. Bardzo proszę. Ja wiem, że ksiądz profesor ma tak niedościgły umysł i wspaniale nas tu ostrzega o tych zagrożeniach z tych różnych stron. Ale jak to się ma do takiej wypowiedzi świętej pamięci ojca Mieczysława Alberta Kromca, chyba się nie mylę, że zło nie istnieje. To zło będzie istniało na tyle, na ile dobro mu pozwoli, żeby to zło istniało. To była chyba jego wypowiedź. Ja wiem, że też korzystałem z tego niedoścignionego umysłu księdza profesora w obronie księdza arcybiskupa Wielgusa, który został ukamieniowany. Ja to mówię, by nie było krakowskiego przedmieścia, gdyby właśnie tam został właśnie arcybiskup Wielgus. Wiele takich pytań. Ostatnio też miałem okazję zobaczyć obraz taki odkopany na proboszczu i się okazało, że to był święty Augustyn, który idzie nad morzem i patrzy, a dziecko łyżeczką zrobiło domek i przelewa wodę. No i święty Augustyn mówi, co ty robisz? Ano przelewam
wodę z morza do tego dołka. Przecież ty tego nigdy nie zrobisz, nie skończysz. A mówi, a ty nigdy nie zrozumiesz Trójcy Świętej. Skoro to jest rzeczywiście na ten nasz umysł tak ciężkie, to pozostaje nam, ja to mówię dla mnie, dla katolika, ta wspaniała nauka naszej wiary. Żeby połączyć rozum i wiarę, ale żeby iść i modlić się o tą cały czas wiarę do naszej Królowej Polski poprzez różaniec, poprzez to serce Maryi, które mam nadzieję, że nas uchroni od tych niebezpieczeństw. I to takie proste wyjście, żebyśmy tu nie wyszli całkiem smutni, że tyle zagrożeń jest, że jest to ratunek, jest to płaszcz dla naszej ojczyzny. Tak jak zostało powiedziane właśnie nigdzie indziej, przed wyborami jeszcze, jak zastartował na prezydenta Andrzej Duda, że jego wskazano po imieniu, po nazwisku. Na stronie wschodniej polskiej modlono się tam, mam też tam rodzinę, po imieniu, po nazwisku, na stronie zachodniej już nie. Modlono się o dobrego. O dobrego człowieka, żeby nie grzesznego, a to z nas nie jest grzeszny. Dlatego nie było to tak jasne. Ja rozprowadzając to, co zrobił już Bronisław Komorowski, to tylko mówiłem, zobaczcie, co zrobił, a ten nam, co chce zrobić, ile dobra, obronić naszą wiarę. Wiara, która jest zagrożona, ja to doszedłem do takiej myśli, jest zagrożona przez tak zwaną sektę, jako koń trojański. Przychodzą rzekomo katolicy do kościoła, siadają w pierwszych rzędach, do stołu pańskiego przystępują, ale głosują na Komorowskiego, głosują na Platformę. A jaka to jest sekta? Idąc dalej, to wiemy, jakie było zbezczeszczenie krzyża na krakowskim przedmieściu. Tam wszystkie kamery były, tam 20 czy tam ileś tam. Prawda? To widziały, to sikanie na krzyż, na tych modlących się. Przecież co to jest? To jest przecież sekta satanistów. Nergal, który za pośrednictwem Platformy Obywatelskiej, za pośrednictwem Komorowskiego został powołany do Telewizji Polskiej jako do zarządu programu Telewizji Polskiej. I ci ludzie, którzy idą właśnie do kościoła, to są nasi przyjaciele. Trzeba ich kochać podwójnie, bo ja mam w rodzinie takich, też się przyznaję. Głosowali za tym Komorowskim, za tym Tuskiem. I oni mówią, że oni są w kościele. No tak powoli staram się, bo to trzeba z wielką miłością im otwierać to, na to właśnie zakłamanie takie. Ja przepraszam, że się rozgadałem, ale chodziło mi o to właśnie, to filozoficzne podejście świętej pamięci Alberta Krąbca, dobra i zła. Drodzy Państwo, gdybyśmy tylko stali na koncepcji zła starożytnej Grecji jako negacji dobra, to nie rozumielibyśmy zła w sensie biblijnym. Bo rzeczywiście, drodzy Państwo, dlaczego starożytni Grecy powiedzieli, że zło nie istnieje? Dlatego, że Sokrates z Platonem uznali, że wszystko, co jest, jest prawdziwe, dobre, piękne. I pośród idei w tym kosmosie idei, czyli w pleromie, nie ma idei zła. I teraz Grecy pomyśleli sobie tak, a skąd się wzięło zło? Jedno z najważniejszych pytań dla starożytnych Greków. Ale jeżeli dobrze słyszę w duszy polskiej dzisiaj, bardzo wielu ludzi, Polaków, pyta w obliczu różnych sytuacji, nie tylko politycznych, ale innych, także osobistych, pyta się, no ale skąd to zło mojego cierpienia, choroby, sieroctwa, wypadków i tak dalej. I teraz proszę zobaczcie, drodzy Państwo, dla starożytnych Greków, ponieważ oni nie znaleźli pośród różnych idei, dla których ten świat jest takim odbiciem, ale rzeczywistym światem jest świat idei,
oni nie znajdowali idei zła. Więc powiedzieli tak, że zło musiało się stąd jakoś wziąć. I uznano, że tą racją zła jest materia. Jako materia. Dobrze. A co będzie po tym świecie? Tam nie będzie zła. Bo ten świat po śmierci będzie światem idealnym. Zbliżonym do boskiego. To jest stanowisko greckie. Czyli co to oznacza? Że bazując na myśleniu greckim, do którego ojciec profesor Krąpiec bardzo mocno nawiązał, tak jak wiem, i jego niezwykłym geniuszem była ta miłość do metafizyki. On upomniał się o racjonalność i naprawdę wraz z innymi uczonymi, owszem, ale z taką pasją, jak ojciec profesor Krąpiec i ta szkoła filozoficzna lubelska, to trzeba przyznać, że w porządku natury, jeśli chodzi o naukę polską, to ta szkoła, z której ja w pewnym sensie wyrosłem, bo jeszcze u ojca profesora Krąpca i egzaminy zdawałem i metafizykę studiowałem u niego, on mnie egzaminował. Chciałem się wedle mojej woli u niego doktoryzować, ale Kościół mnie po roku czasu studiów u ojca profesora Krąpca, już tych doktoranckich, wysłał do Niemiec Zachodnich i już tam moje życie się naukowe bardzo ściśle związało. Ale teraz, drodzy Państwo, tutaj to przejście. I ja muszę powiedzieć, że nie odpowiem Panu tak definitywnie, jak ojciec profesor Krąpiec rozumiał zło, ale bo musiałbym wszystkie jego wypowiedzi na ten temat przestudiować, a tego nie mam niestety do dyspozycji. Choć dużo rzeczy jego przestudiowałem. I to tak, drodzy Państwo, było, jak studiowałem metafizykę czy inne rzeczy filozoficzne. Brałem sobie termos i kanapki i jechałem do lasu, tam pod Lublin, żeby w ciszy przy śpiewie ptaków studiować metafizykę i tę klasyczną filozofię. Także tak, ale drodzy Państwo, i my powiemy tak do dzisiaj, że to rozumienie greckie zła jest w pewnej mierze, w pewnej tylko mierze prawdziwe. Bo drodzy Państwo, upadły anioł, który na wieki nie chce istnieć w przestrzeni absolutnego dobra, czyli dobra Boga Najwyższego i dobra aniołów, ludzi, innych istot, dla starożytnych Greków taka istota była, najkrócej mówiąc, nie do pomyślenia. A my z biblijnych racji wiemy doskonale i nawet proszę zauważyć, jeżeli diabeł prowadzi Jezusa na pustynię, to znaczy, że diabeł istnieje. Osobiście nie sądzę, żeby ojciec profesor Krąpiec kwestionował istnienie diabła i piekła tym samym. Bo jeżeli byśmy, drodzy Państwo, zakwestionowali istnienie diabła, to wiadomo, że załamuje się wtedy także istnienie piekła. Ale tutaj może pojawić się przy tej tezie, tak radykalnie postawionej, że zło nie istnieje, może się pojawić pewna trudność. I ta trudność polega na tym, że diabeł istnieje. I teraz tutaj, drodzy Państwo, możemy powiedzieć tak, że z jednej strony to istnienie anioła światłości jest istnieniem dobrym. Ale ponieważ diabeł nadużył swojego dobrego istnienia, dlatego
nie tylko możemy, ale należy w pewnym sensie powiedzieć, że diabeł poprzez swój grzech śmiertelny zdeformował nie tylko swoją istotę, lecz także swoje bytowanie. I tylko wtedy możemy o całym szatanie powiedzieć, że on w swoim istnieniu i istocie, czyli naturze, jest zły. My nie możemy powiedzieć, że diabeł jest dobry. I w związku z tym ja tutaj nie wiem, ale bo o stanowisku ojca profesora Krąbca z tej racji nie mogę się wypowiadać, ale nie wiem, że niektórzy, którzy są też świetnymi metafizykami i bardzo cenią klasyczną metafizykę grecką, wiem, że tutaj pojawiają się pewne trudności. I trudności te sięgają tak daleko, drodzy Państwo, że niektórzy bardzo znaczący teologowie katolicy, bazując na tym pojęciu zła w starożytnej metafizyce greckiej, doprowadzili do kasacji piekła i szatana. Bo powiedzieli, jeżeli prawdą jest, że zła nie ma, zło nie istnieje, no to znaczy, że diabeł nie istnieje. To znaczy, że piekło nie istnieje. I nie wiem, ale nie tak dawno dowiedziałem się w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, przepraszam. I tam jeden bardzo zacny pan, który pochodzi pierwotnie tutaj z samego Poznania, z Wielkopolski, on mi zadał takie pytanie. Czy słyszałem, że jeden z krakowskich współczesnych teologów w swojej takiej świeżej książce zakwestionował istnienie szatana? Więc tutaj zauważamy, drodzy Państwo, że ta kwestia jest bardzo, bardzo delikatnej natury. A co do innych wypowiedzi Pana, to one tylko ilustrują te procesy, o których dzisiaj tak szkicowo tylko mogliśmy sobie w tych ramach czasowych powiedzieć, bo jeszcze Pan Michał by nam dał więcej czasu, ale Pan Włodek jest tak zatroskany o dobre wypełnienie obowiązków przez Państwa i to, że trzeba sobie wypocząć. I dlatego Pan Włodek mówi, koniec, debata się kończy. Tak, ale drodzy Państwo, ja myślę, że i tak mamy, Państwo zrozumieliście mnie dobrze i to chciałbym tak na podsumowanie powiedzieć. Chyba nikt z Państwa nie zauważył, że u mnie, mówiąc takimi nielubianymi przeze mnie kategoriami psychologicznymi, a więc pesymizmu, chyba Państwo nie zauważyliście przez moment, że ja jestem człowiekiem pesymistą. Dlaczego? Ponieważ już we mszy świętej powiedziałem, zachęcając szczególnie naszą umiłowaną młodzież studencką do tego, żeby pasjonowali się prawdą Jezusa Chrystusa i Jego miłością, sprawiedliwością i Jego bytowością, to powiedziałem, dlaczego ta pasja jest uzasadniona. Ponieważ tylko ta prawda jest jako jedyna zwycięska. Tylko ta miłość jest zwycięska. To dobro jest zwycięskie. Ta sprawiedliwość. I nie można mieć ani innej sprawiedliwości poza Chrystusową, jeżeli chce się na przykład wielką politykę w Polsce uprawiać. Nie można mieć innej prawdy poza Chrystusową, jeżeli chce się zadbać o wielką racjonalność w Polsce, w Unii Europejskiej, na całym świecie. I na tym nam bardzo zależy. Jak właśnie to. Także prawda Chrystusowa, tak jak Chrystus jest zmartwychwstały, to znaczy, że wszystko, co go stanowi, jest zwycięskie. Ale czy w tej konkretnej postaci ludzkiej ten człowiek, ta kobieta, ten mężczyzna zwyciężą ostatecznie, to zależy od osobistych rozstrzygnięć, osobistego myślenia, osobistej wolności, osobistych czynów, myśli, porządku poznania. I dlatego tak
Wam dziękuję, kochani Państwo i przyjaciele tutaj z Częstochowy i ze środowiska Duszpasterstwa Akademickiego i Frondy Częstochowskie. Tak Wam dziękuję za te spotkania, bo one są bardzo ubogacające, bo one mówią o tym, że każda inwestycja duchowa, osobowa, moralna, religijna jest opłacalna i prowadzi nas i cały nasz naród do zwycięstwa. I już proszę zobaczyć na tych spotkaniach zapewne, które tutaj sukcesywnie pielęgnujecie, to załamał się już w pewnym sensie ten kryzys polskiej polityki. Że już mamy światło, że pokonamy pewne trudności. Bo tutaj Pan był uprzejmy nadmienić z nazwisk pewnych polskich polityków. Ja bym powiedział, drodzy Państwo, i proszę mi wybaczyć, jeżeli błądzę. Ale moim skromnym zdaniem wszystkie polityczne frakcje polskiej polityki wymagają daleko idącej korekty. I nie ukrywam, że z dotychczasowych wypowiedzi pana prezydenta elekta Andrzeja Dudy odczytuję po raz pierwszy w moim świadomym życiu obywatelskim jako Polaka zmianę, istotną zmianę myślenia. I za tą istotną zmianą, bo ja tylko czytam to, co pan prezydent elekt dotychczas powiedział. I muszę powiedzieć, że dla mnie jako filozofa, jeżeli dobrze rozumiem politykę, to jeżeli jako obywatele Rzeczypospolitej zrozumiemy ten kierunek, który pan prezydent elekt nakreślił, czyli to, że Polsce potrzeba wspólnoty, a proszę mi wierzyć, tym pojęciem wspólnoty pan prezydent trafił w samą dziesiątkę polskiej problematyki politycznej dzisiaj. Udało się bowiem ideologiom minionym i aktualnie działającym na ziemi polskiej podzielić w sumie wszystkich Polaków. I dlatego też, jeżeli wszystkie partie łącznie z prawicowymi przemyślą sobie dobrze, dogłębnie, co pan prezydent elekt, który według mnie z racji merytorycznych w swoim pierwszym wystąpieniu nie nawiązał do żadnego ugrupowania politycznego. Nie tylko, drodzy Państwo, dlatego, że chce być prezydentem wszystkich Polaków, lecz także z racji merytorycznych, ponieważ wszystkie frakcje, tylko tutaj bym powiedział, że co do stopnia te frakcje różnią się między sobą, ale wymagają istotowej korekty w ich dotychczasowym rozumieniu polityki polskiej i polskiej racji stanu. I ja Państwu wszystkim dziękuję. I też jedna jeszcze jest pozycja tam o gender. Ona nie jest moją pozycją, lecz pani Margaret Peters z Brukseli świetną diagnozę przedstawia, jak gender jest wprowadzana we wszystkie placówki najważniejsze globu, ale ja tam pozwoliłem sobie napisać taki wstęp, bo zresztą poproszono mnie o krótki wstęp i tam, a szczególnie jeszcze ważniejsze, to wstęp księdza kardynała Saracha, księdza arcybiskupa Henryka Hozera. I ja tam kilka słów dodałem do tego, ale to jest bardzo dobra pozycja, jeżeli chodzi o pokazanie, jak to polityka transportuje ideologię gender, to lepszej pozycji po prostu takiej w światowej literaturze na ten temat nie znam, jeżeli Państwo zechcecie sobie jeszcze ją zdobyć. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Rzeczywiście, Panie Władysławie.